No cześć siemaneczko, witam Was tutaj w swojej serdeczności na swoim kanale, z tej strony Michał, a dziś zajmiemy się czym? Dziś zajmiemy się chłodzeniem w PlayStation 3 Slim. Generalnie mam teraz tą playkę, więc no będę Was katował jeszcze kilkoma filmami na jej temat. Dziś zajmiemy się ogólnie wentylatorami, bo to jest temat dość ciekawy i generalnie chyba na żadnym filmie na YouTube nie jest poruszony całościowo. Więc ja postaram się tutaj troszeczkę Wam tę sprawę rozjaśnić. Natomiast planuję jeszcze przynajmniej jeden film, gdzie zrobimy sobie skalp RSX-a. Gdy spróbuję podejść po raz pierwszy w życiu do skalpu RSX-a, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Więc trzymajcie kciuki do następnego razu, gdzie spróbujemy tutaj oskalpować RSX-a z płyty głównej. Natomiast dziś, nie przedłużając, zaczynajmy. Generalnie w momencie, kiedy dorwałem PS3 Slim, zająłem się tematem samego hardware'u tej konsoli, ponieważ jak zdążyliście pewnie zauważyć już na tym kanale, należę do gości, którzy jak już coś mają, to grzebią w tym, dociekają, interesują się generalnie bardziej hardware'em niż software'em i tym, że można z tego sobie jakoś fajnie korzystać, dopóki to nie jest dokładnie takie, jakie powinno być, jakie można mieć, dopóty ja grzebię, męczę i katuję każdy sprzęt, który tutaj do mnie trafia. Więc nie inaczej będzie z PS3 Slim, którą tutaj mamy. Konsola Sony PlayStation Slim w wersji 2504 z regionem europejskim. Jest to wersja przerobiona na ten moment hen. Jest ta przeróbka zrobiona po to, ażebym mógł sobie korzystać z gier PlayStation 2. Ja nie potrzebuję korzystać z piratów. Mam oczywiście oryginalne gry na swoją playkę, jak też na inne konsole. Natomiast no, boli mnie brak kompatybilności wstecznej, a z racji tego, że hen czy wcześniej hardware'owe przeróbki samego oprogramowania pozwalają zgonić oryginalną płytkę do ISO i odpalać ją natywnie z konsoli PS3, no to mam fajną zajawkę i mogę sobie tak naprawdę ogrywać z gry z PSX-a, z PS2 i z PS3 w ramach tej jednej konsoli. Więc też po to coś takiego sobie zdziałałem. A generalnie w zasadzie było już zdziałane w momencie, kiedy tą konsolę dostałem, co zresztą doskonale wiecie z ostatniego filmu. No i tak sobie z tym żyję. Natomiast nawet po wymianie pasty i konserwacji z ostatniego filmu, jednak ten moment obrotowy tego wentylatora, to jak on pracował, nie dawał mi spokoju. Wydawało mi się, że powinno to pracować lepiej, ciszej. Generalnie ja nie lubię, kiedy moje sprzęty słychać. Ja lubię, kiedy one pracują, ale ja widzę, że one pracują i jednocześnie nie słyszę, że one pracują, więc zacząłem drążyć. No i jak się okazało, miałem rację. Gdzieś na necie wyczytałem na forum, zresztą widzicie tutaj zajawkę tego forum, gdzieś tutaj z tej strony, wyczytałem, że jest kilka rodzajów wentylatorów do tego PlayStation, więc zacząłem grzebać głębiej. Grzebiąc głębiej, wygrzebałem, że są takie trzy podstawowe modele i generalnie ja na dzień dzisiejszy te trzy podstawowe modele mam. Dzięki temu, że ja je mam, Wy sobie możecie je obejrzeć i możecie je obejrzeć w akcji, jak to wygląda, ponieważ no, w zależności od tego, jaki macie zastosowany wentylator, jest naprawdę mega, mega różnica. Więc cóż, spójrzcie. Jeden oczywiście mam zamontowany w konsoli, a te dwa pozostałe mam w rękach. Więc jak sobie tutaj zaraz zobaczycie na przebitkach, już Wam tutaj pokazuję. Mamy te trzy podstawowe rodzaje wentylatorów, więc pierwszym takim wentylatorem i tym wentylatorem, który ja miałem w konsoli w momencie, kiedy ją dostałem, był NMB Mat. Jest to wentylator, który ma najwięcej łopatek i generalnie ze specyfikacji ma największą wydajność, najwięcej tłoczy tego powietrza, przez co dzięki niemu teoretycznie przynajmniej konsola powinna być najchłodniejsza. Jak to jest? Zaraz sobie zobaczymy. Wy tutaj widzicie cały czas na tych przebitkach ten wentylator. Ja go w tej chwili trzymam w rękach. Generalnie sam wentylator, jeżeli chodzi o feeling pracy tego wentylatora, kiedy zakręcicie sobie tymi łopatkami, czujecie, że on delikatnie wibruje. I to nie jest kwestia tego, że on jest gdzieś wyrobiony, bo on jest absolutnie całkowicie sztywny. On po prostu już ma taką pracę i to się odzwierciedla podczas jego pracy w samej konsoli. Jest to najgłośniejszy wentylator z całej trójki.
i generalnie do wydajności, a w zasadzie dobra. Zobaczcie, jak to wygląda w jego przypadku. Za każdym razem testowałem to wszystko na GTA 4, która wyciska 7 poty z tej konsoli, ze względu na to, że jest to gniot optymalizacyjny. W związku z powyższym miałem tutaj w pomieszczeniu ciepło w granicach 25 stopni, a sama konsola, jak widzicie tutaj na przebitce, jest umieszczona pod RTV-ką we wnęce, gdzie jest ciepło i generalnie nie ma lekko. Same testy przeprowadziłem na wszystkich wentylatorach, dzięki temu my możecie sobie zobaczyć, który jest najwydajniejszy i generalnie tutaj, no, wbrew temu, co można wyczytać ze specyfikacji, jest tutaj bardzo ciekawie. Więc nie przedłużając, zobaczcie, jak to wygląda w przypadku NMB Mat. Oczywiście wentylator ustawiony na 28%, bo wtedy jest ledwie słyszalny, aczkolwiek w przypadku NMB Mata jest słyszalny tak niefajnie. Ja nie mam możliwości tego nagrać, natomiast wierzcie mi na słowo, jest to najgłośniejszy i najbardziej irytujący wentylator z całej trójki tych podstawowych stosowanych w PS3 Slim. Więc tak, NMB Mat odkładamy na bok. No i następnym bohaterem jest tutaj Nidek. Nidek jest to wentylator, który ma mniej łopatek w porównaniu do MMB Mata. Jak zresztą widzicie tutaj sobie na przebitkach, gdzie ten wentylator ma sporo mniej łopatek, jest troszkę zbudowany inaczej, gdzie ta jego konstrukcja jest generalnie lżejsza, choć nie jakoś super lżejsza w porównaniu do MMB. Niemniej w momencie, kiedy go tutaj zakręcę, tak jak w tej chwili sobie to robię w rękach, czuć, że on pracuje łagodniej, tak po prostu równiej, nie ma tego trzepania. Generalnie, jeżeli chodzi o wydajność tego wentylatora, to spójrzcie sobie tutaj na film. Tak to mniej więcej wygląda po 20 minutach gry w GTA 4 w warunkach, jakie opisywałem wcześniej, i już widzicie, że ten wentylator, mimo specyfikacji, która tak naprawdę pokazuje, że on ma gorsze warunki od NMB i de facto powinien dawać nam gorsze rezultaty, no to jest lepiej. Generalnie, jak widzicie, na samym RSX-ie mamy te parę stopni mniej, a te parę stopni tutaj robi różnicę, ponieważ szkoda gotować układ, prawda? Prawda. Więc okej. Mamy tutaj przeglądnięty NMB i Nidek. A teraz spójrzcie na bohatera tego odcinka, a mianowicie wentylator marki Delta. Delta o tutaj parametrach podanych na przebitce. Zobaczcie sobie mniej więcej, jaki to jest konkretnie model. Generalnie z tych trzech na papierze on prezentuje się najgorzej. Ma najgorsze warunki, najgorsze parametry tłoczenia tego powietrza i w zasadzie powinien być najgorszy z nich wszystkich. Niemniej spójrzcie, co tutaj się dzieje w momencie, kiedy wrzucimy tę deltę do tej budy. Patrzcie. Jak już widzicie na samym filmie, jest całkowicie inaczej. Mamy w stosunku do na przykład takiego NMB prawie 10 stopni, w zasadzie nie prawie, 10 stopni różnicy, więc no, jest masakra. I biorąc pod uwagę, że teoretycznie jest to gorszy wentylator, no to w ogóle totalne wow. A w ogóle, jeżeli chodzi o kulturę pracy tych wszystkich wentylatorów, to właśnie ta Delta pracuje najlepiej. Delta tak naprawdę ma swój słaby moment w przedziale między 30 a 35%. W przedziale między 30 a 35% wydaje z siebie taki dziwny pogłos, który może być irytujący, jeżeli mamy bardzo cicho w pomieszczeniu. Natomiast w sytuacji do 30% i od 35% ten wentylator zachowuje się wzorowo. Jest bardzo fajny, kulturą pracy tutaj naprawdę bryluje w porównaniu z tymi dwoma. Choć jeżeli chodzi o Nideka, też wcale nie jest źle, aczkolwiek gorzej od Delty. No i generalnie w ogóle zwróćcie uwagę, że w zależności od tego, jaki macie zastosowany wentylator, głupi wentylator, który tutaj macie z tych trzech, możecie mieć 10 stopni więcej albo 10 stopni mniej. Abstrahując już od kultury pracy, która naprawdę mnie osobiście robi robotę. Ja nie mam ani specjalistycznego sprzętu, ani tak naprawdę dobrego mikrofonu, żeby wam pokazać te różnice. Natomiast wierzcie mi na słowo, ona jest słyszalna i to nie tylko ja zauważyłem, bo jak wcześniej wam pokazywałem forum, o tutaj, również inni ludzie zauważyli sporą różnicę w pracy tych wentylatorów, natomiast nikt chyba wcześniej nie zmierzył ich generalnie wydajności w przypadku konsol. Niemniej
Naprawdę robi to mega robotę i ja osobiście wcześniej się nie spodziewałem aż takiej różnicy. Ja w zasadzie ogarnąłem sobie te wentylatory, żeby sprawdzić, jaką one mają kulturę pracy, ponieważ to dla mnie było istotne jako użytkownika, żeby tutaj było w miarę komfortowo i żeby ta konsola nie irytowała podczas odtwarzania gier. Natomiast dostałem w gratisie, w bonusie, dużo lepsze parametry chłodzenia samego układu RSX, jak i Cell, chociaż Cell tutaj ma się dużo, dużo lepiej na każdym z tych wentylatorów. Ale to już jest kwestia układu chłodzenia, to już jest kwestia tutaj samego delidu, który trzeba wykonać na RSX-ie i cóż, pewnie w następnym odcinku sobie do tego podejdziemy. Niemniej w przypadku konsol, jak już tutaj bardziej się zagłębiłem w las, jest jeszcze jeden temat, który jest warty poruszenia, a mianowicie układy chłodzenia. Nie tyle wentylatory, co same radiatory, które zostały zastosowane, ponieważ w zależności od modelu, a mam tutaj na myśli tylko te modele, które można konkretnie fajnie sobie przerobić, żeby obsługiwały PlayStation 2, mamy tutaj trzy różne rodzaje wentylatorów. Mamy radiatorów. Mamy tutaj inny w przypadku konsol 2004, mamy tutaj inny w przypadku konsol 2104 i mamy tutaj inny w przypadku konsol 2504. Te różnice zobaczymy sobie na następnym filmie przy okazji tutaj omawiania układu chłodzenia delidu samego RSX-a. Natomiast dziś myślę, że to by było na tyle. Jeżeli ktoś z Was szuka sobie w tej chwili slimki, żeby sobie zagrać w jakieś gry z ery PlayStation 2, PlayStation 1 bądź PlayStation 3, to już w tej chwili mniej więcej wie, czego szukać, żeby ta kultura pracy była dobra. Jaki wpływ mają układy chłodzenia? Raczej sobie nie sprawdzimy, ponieważ one nie są kompatybilne pomiędzy tymi różnymi rewizjami. Jak bardzo nie są kompatybilne? Myślę, że też w kolejnym materiale spróbujemy sobie zobaczyć. Natomiast bardziej bym się chciał w następnym skupić na tym delidzie. Ja osobiście jestem mega ciekawy, jak do tego się podchodzi, ponieważ tak jak sobie patrzyłem na internecie, jakiegoś wielkiego szału nie ma. Natomiast jak bardzo tutaj łatwo to zrobić, zobaczymy przy okazji kolejnego odcinka. A na dziś myślę, że to by było na tyle. Jeżeli o mnie chodzi, bardzo Wam chciałbym na koniec podziękować za wszelkiego rodzaju wsparcie, komentarze, lajki, subskrypcje, a także wszelkiego rodzaju wsparcie finansowe, które bardzo pomaga mi tutaj tworzyć ten content. W związku z tym, że coraz więcej się dzieje na kanale, w związku z tym, że coraz więcej mamy takich właśnie projektów, zakupu jakichś takich części, testów i tak dalej, jest mi to naprawdę bardzo, bardzo pomocne, ponieważ nie muszę tyle wykładać z własnej kieszeni. A to jest już dla mnie bardzo, bardzo dużo. Niemniej, niezależnie od tego, czy wpłacasz jakąkolwiek kwotę, czy dajesz samego lajka, komentarz, czy subskrypcję, pozwalasz mi się rozwijać, pozwalasz mi zwiększać zasięgi i pozwalasz mi docierać do coraz szerszego grona. W związku z tym możemy budować coraz lepszy content na tym kanale. Więc za wszystko jeszcze raz serdecznie dziękuję. No i cóż, do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Cześć!